Moja matka miała pojęcie o sztuce życia. Chodzi mi o to, że cieszyła się drobiazgami. Dostrzegała urok w nieurodziwych rzeczach. Tak potrafiła urządzić 48-metrowe mieszkanie w brzydkim bloku z lat 70., że miało klimat. Większość ludzi nie umie cieszyć się życiem, które wybrali, które było odwzorowaniem tego, czego bali się najbardziej. Ona to potrafi. Ona pierwsza mi to pokazała. Przeczytałam fragment książki Miry Marcinów Bez matek. To lektura, która w wyjątkowy sposób opisuje relacje między matką i córką. Relację pełną miłości, oddania, chwilami toksyczną. Muszę przyznać, że dawno nie czytałam w polskiej prozie czegoś tak przejmującego i oryginalnego. To także moim zdaniem jedna z ciekawszych pozycji podejmujących temat utraty i żałoby. Historię przeczytałam w jeden wieczór, ale jej echa pozostały we mnie jeszcze na długo po zamknięciu książki. Serdecznie polecam. Czy się do tego przyznam? Oficjalnie uprzątam mieszkanie w towarzystwie Florence, Alejna i Christine, żeby wywiązać się ze swojej części zadania. Nieoficjalnie realizuję tajny plan – znaleźć notesy mamy. Od lat podczas naszych podróży czy swoich pobytów u mnie, gdy ja czytałem lub pisałem, ona siadała nieopodal, w milczeniu i coś zapisywała w notesie. Co prawda się z tym nie kryła, ale też o tym nie mówiła. Przypuszczałem, że prowadzi dziennik, lecz wstydziłem się ją wypytywać. Czasami, dotarłszy do dołu strony, dostrzegała, że ją obserwuję i uśmiechała się z taką miną, jakby chciała mi zakomunikować. Pewnego dnia się dowiesz. Przeczytałam fragment książki Erika Emanuela Schmidta Dziennik utraconej miłości. Jest to książka smutna, opowiadająca o miłości synowsko-matczynej. Jest to najbardziej osobista książka autora, niezwykle emocjonalna, nostalgiczna, po raz kolejny ukazująca wielką wrażliwość pisarza, jaką znamy chociażby z Oskara i Pani Róży. Nie brakuje tu charakterystycznych dla Schmidta refleksji, złotych myśli, rozmyślań filozoficznych. Pisanie dziennika jest jakby terapią dla zbolałej duszy, pogodzeniem się ze stratą, uczeniem się życia bez tej najbliższej osoby. Można śmiało powiedzieć, że książka jest hołdem złożonym zmarłej matce, pięknym darem wybitnego pisarza, podziękowaniem za dane życie. Tak ja ją odebrałam i bardzo Państwu polecam. Wszystkie dzieci na całej ulicy miały babcię. Niektóre nawet dwie. Tylko Andy nie miał babci i bardzo się z tego powodu martwił. Czasami musiał myśleć o tym już od samego rana. Na przykład dzisiaj w drodze do szkoły spotkał swojego przyjaciela Gerarda, który mieszkał o kilka domów dalej. Przyjdziesz dziś po południu bawić się ze mną? Zapytał Andy. Zbudujemy sobie namiot wysoko na jabłoni. Chcesz? Dziś po południu nie mogę, powiedział Gerard, bo idę z babcią na karuzelę. Andy poczuł głęboko w sercu drobne ukłucie. Wyobraził sobie, jak to Gerard siedzi na koniu i jeździ w kółko, a koń się kołysze, a muzyka przygrywa, a na dole stoi babcia Gerarda i macha do niego za każdym razem, kiedy tylko Gerard koło niej przejeżdża. Babcia na jabłoni autorstwa Miry Lobe, przez wielu nazywanej austriacką Astrid Lindgren, to niezwykle urokliwa i wzruszająca opowieść o małym, nieco zagubionym chłopcu i jego zwariowanej, ale za to bardzo mądrej i dowcipnej babci, która dla Andy'ego jest lekiem na całe zło oraz wszelkie smutki. Gorąco polecam tę wspaniałą książkę, która nie tylko w czuły sposób opowiada o potrzebie bliskości, tęsknocie, zazdrości i potędze przyjaźni. Uczy także wrażliwości, a do tego niesamowicie pobudza wyobraźnię. Zresztą nie tylko dziecięcą. Całość uzupełniają ilustracje Mirosława Pokory, znakomitego polskiego grafika i ilustratora.